wysłałam Twój spot o stalkingu. Przyznam się, że wcześniej nie słyszałam jakby o tym wątku. No i jakby dlaczego wzięłaś udział w tej kampanii? Jakby wiem, że też powiedziałaś nam bardzo osobiście, że też byłaś ofiarą stalkingu, prawda? Czy uważasz, że jakby można w ten sposób komuś pomóc? Bardzo szczerze, to na pierwszym miejscu było to, że chciałam pomóc chyba sobie. Bo to były czasy, kiedy tak naprawdę niewiele nas dzieliło od tego, żeby rozwiązania prawne mogły chronić osoby, które były ofiarami stalkingu, ale niestety tak było, że ani policja, ani sąd, ani tak dalej, wszystkie te organy nie były w stanie udzielić mi pomocy, więc musiałam sobie jej udzielić jakoś sama. Dwa, rzeczywiście chciałam też powiedzieć ludziom o tym, jak niebezpieczne bywają takie związki, takie relacje, ale to było na tamten moment. Teraz to już się nie dzieje, mam to za sobą. Więc jakby ale jakoś przeszłaś przez to, że jakąś terapią, czy wiesz, co Ci w końcu pomogło jakby, żeby z tej całej sytuacji wyjść i gdzieś tam starać się wyciszyć? No, terapeutyzowałam siebie sama. Terapia, którą przeszłam, była związana z zupełnie jeszcze innymi sprawami, bardziej prywatnymi, bardziej bolesnymi dla mnie w gruncie rzeczy, z takimi związkami bardzo bliskimi, czyli na przykład ze śmiercią kogoś bliskiego w mojej rodzinie. Tak naprawdę to sobie myślę, że te takie doświadczenia mogą wzbogacić nas w momencie, kiedy próbujemy zostać jeszcze kimś innym niż aktorem, czyli na przykład scenarzystą.